Albo poczekajcie, coś takiego jeszcze na koniec, Masti Fliczek. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie rankę do losowymi autami. Ja już tutaj losuję samochód i zagramy takim oto czymś. To jest chyba Takumi. Co ja w ogóle powiedziałem? Jeszcze mi auto nie zmieniło. Dobra, mniejsza. Zagramy Outlaw GXT, który wygląda no tak pajacersko dosyć. W ogóle nie wspomniałem, ale zagramy rankę do 1v1. Trzy spotkania, będą trzy różne auta. No i dobra, pierwszy przeciwnik Dylan. W ogóle, jeśli się nie mylę, to jest to pierwszy odcinek w tym roku. No więc co? Tak po prostu chciałem to powiedzieć. Dobra, mniejsza, testujemy ten samochodzik. Z tego co pamiętam, to kiedyś nim grałem, bo był test odcinka, testowaliśmy auto z karnetu i nie było złe. Aczkolwiek nie graliśmy z takim tutaj ulepszeniem hardkorowym. Gramy na typa z hardkorowym, co? Z trehardowym fękiem. No i co, zobaczymy jak nam pójdzie. Teraz, jak pewnie zauważyliście, ostatnio było mało odcinków, ale to wiecie, już teraz powinniśmy wrócić. Myślę, że znowu będą mniej więcej 3 odcinki tygodniowo i planuję zrobić dużo więcej różnych materiałów. Też nie wiem, moim planem chciałbym na pewno wbić w tym roku 50 tysięcy subskrypcji, co może być ciężkie, zważywszy na to jak ostatnio idzie, ale to, no jak ktoś nie ma suba, to może pomóc i zostawić. No ale po prostu fajnie by było tak sobie powolutku powbijać. 1000 miesięcznie wystarczy, więc jakieś tam szanse są. Ale spróbuję najpierw wygrać spotkanie. Co do Outlawa, no tak jak mówię, nie jest to złe auto na pewno, ale w tej konfiguracji nie wygląda ono zbyt ciekawie. Polećmy zresztą na jakiegoś, nie wiem, reseta. Albo poczekajcie, coś takiego jeszcze na koniec, Masti Fliczek, nie no, fajnie to strzeliliśmy, tak? Trzeba trochę bardziej się pobawić gierką. Pewnie zauważyliście, nie ma odcinków, to też za bardzo nie grałem, ale fajnie sobie wrócić do Rocketa i też sobie więcej, generalnie do gierek powrócić i sobie więcej tutaj pobawić się, nie tylko na tryhard non-stop. Dlatego poza graniem tryhardu będę próbował strzelać jakieś ciekawsze bramki przynajmniej. O kurde, dobra, tracimy gola chyba. Chyba, że zdążę jakimś cudem się cofnąć. Dobra, co, cofnąłem się. I obroniliśmy to, dobra, jakoś się udało, ale nie mamy przyspieszenia, więc jest turbolipa. Chociaż czekajcie, on nam za dużo miejsca zostawił, dokładnie. I jest w tyle. Sobie to kopnijmy leciutko, 2-0. Nie, niesamowity jest ten samochód, on wygląda jak totalna pajacerka, jeszcze jest różowy malowany, no nie, no zobaczcie na to. Dobra, wznowienie nie przegrane. Przynajmniej nie bardzo. Dobra, zbierzmy boosta po prostu, to się cofam, żeby nam nie strzelił. I nam strzelił, także jestem pajacem, ale przynajmniej się tego spodziewałem. Też w sumie możecie dać znać, jakie odcinki byście chcieli pooglądać w najbliższym czasie. Typu, czy więcej właśnie losowych samochodów, testy autek, jakieś mapki z warsztatu, jakieś pojedynki, ciekawe odcinki, w sensie ciekawe, no co po prostu byście chcieli zobaczyć, może w najbliższym czasie na kanale. O, w sumie 1v2 do Grand Championa seria może też wrócić, przynajmniej próba wbijania. I tracimy zaraz chyba gola, dokładnie, 2-0. Co? 2-2? No to już było pewne, zapędziłem się za daleko. Okej, wznowienie całkiem wygrane, ale niestety ziomek zdążył podjechać po piłę i ma boosta. Nowy typy, spanikuj, no spanikuj. Nie spanikował, ale ja też nie spanikowałem. I to obroniłem nieudaną próbę redrybu bumpa. Dobra, zasadzony strzał, niestety nie zabrałem mu boosta, więc będzie bieda. Udało się podbić piłę, wybijmy jeszcze bardziej, zbierzmy jakieś dwunastki. O, wywala się typek, proszę. Dobra, zbieramy przyspieszenie, kopnijmy piłę, nie wiem czemu strasznie mi ten kask zasłonił, nie zwróciłem tak łatwo uwagi, czy on do nas podjeżdża, czy nie. Tak też ostatnio, żeby... O kurde, chciałem go zniszczyć, ale się nie udało, nie zebrałem boosta. Dobra, teraz zebrałem, jest idealnie. O kurde, co to jest w ogóle za hitbox? Ale przejechałem idealnie pod piłką. Oła! Okej, jesteśmy w powietrzu, działa to. Takie coś? I strzał? Nie, no co to było w ogóle? Jakie to było turbo randomowe? Dostaliśmy bumpa, potem taki ground pinch do dubla. SI w broi? Nie wiem. Mam włączony czat, nawet o tym nie widziałem, bo w sumie niedawno był streamek. Znowu dostałem jakiegoś bumpa na tego. Proszę. Nie, co ja robię? Co to się wyrabia? Okej, przebity. Dobra, przebity znowu. Proszę, kopnięcie. Nie wiem co to się dzieje, no powinienem to strzelić, ale nie strzeliłem. Okej, to może być ciężkie. Ale on nie złapał reseta, okej, idealnie. Nie dostał też demo, no kurde, ale jest ciężko. Nie leci w bramę, wybijamy. Dobra, idealnie, nie, no jakie emocje są w ogóle w tym meczu.
Nie no, naprawdę, zacząłem się emocjonować ponownie bardziej na Rockecie przez to, że ostatnio nie gram. Ale pewnie to jest tiltujące, że tak się jaram wszystkim teraz. Dobra, nie dostałem dema. A on się stiltował chyba, dobra. Nie jest źle, 16 sekund do przetrzymania. Skoczmy sobie, zabierzmy piłę. Znowu skoczmy, dobra, już jest stiltowany ziomek. Dobra, zaraz po tym meczu generalnie wyciszę przeciwników, żeby ich nie widzieć. Jak się tiltują, to wolę tego nie mieć, żeby w razie czego nie napisali czegoś. Dobra, może napiszmy GG, ja sobie wyjdę i lecimy do drugiego auta. No, ale podsumowując, generalnie ten samochód Outlaw jest w miarę git, w miarę fajny, grywalny. Natomiast wiadomo, że nie używałbym takiego tutaj tuningu. No i losujemy, bo czemu by nie? O kurde, Lamborghini chyba będzie. Chyba zaspoilerowało Lamborghini. Tak, dokładnie, Lamborghini z takim tutaj nawet antenką. No to co? No wiem, że był test z tego samochodu, ale to sobie do niego powrócimy przynajmniej. Bardzo dawno nim nie grałem, muszę się przyznać, a jest fajne, przynajmniej z wyglądu. No i dobra, drugi tym razem inny przeciwnik. No dźwięku i wyglądu tego samochodu raczej nie mogę skomentować, bo tutaj z racji, że jest to licencjonowane auto, to za bardzo nie jest nic pozmieniane. Jedyne co, to wiadomo, żebym sobie antenki normalnie nie wybrał, a tak to, no jest idealne jak na moje. Nic lepszego nie da. O kurde, i ślad pod opon już zobaczyłem, że też jest jakiś randomowy. No to ślad pod opon to też jest coś, co bym zmienił. Ale jak widzicie, Lamborghini turbo szybkie strzela bramkę, bo jest gipkie. Co ja gadam, przepraszam, dawno nie nagrywałem i głupoty mi się udzielają. No ale Lambo generalnie jest mega fajne. W sensie to jest hitbox do minusa z tego co kojarzę. Dawno nie pykałem sobie takimi autkami i są mega grywalne. Jak widzicie, flip resetik wchodzi. Nie mamy też wybuchu po bramce wybranego. Ale to mniejsza, ważne, że ciśniemy tego noba w przeciwnym teamie. I znowu, kick-off prawie wygrany, gdyby nie to, że wlądowałem mu na dachu. Dobra, strzelamy w ten sposób, ja sobie zbieram boosta, on strasznie niewygodną pozycję będzie miał, dokładnie. Nie zużył flipa, myślałem szczerze, że zrobi Mastiego, bo tak symulował. I mu zostawiłem pustą bramkę, no to było zagranie takiego, nie wiem, czy silver, czy brąz bardziej, ale no nie popisałem się. Dlatego możemy w nagrodę nie pojechać po boosta, w sensie do kick-offa, ale niestety ziomek w miarę się ogarnął. I tracimy na 2-2. Dobra, to prowadzenie nie było najdłuższe. Okej, kick-off nie jest zły. Tak długo jak on z tego nie strzeli. Dobra, nie mam bumpa, nie dostałem bumpa. I to powinna być zaraz bramka dla nas, ale nie jest, bo się opierdzielałem. I dobra, udało się to jakoś jeszcze odepchnąć. Nie wierzę, co typek próbuje robić. Nie, wypadł mi z tym. Dobra, nie ma bramki. Dobra, zahamujmy, on to wybije, dokładnie, mamy boosta i strzelamy bramę zaraz? Nie, no znowu zmarnowałem chyba. Jeszcze to tak wybił perfidnie. O, on tego już nie podskoczy. Nie wiem, za dużo czasu mu daje, za mało gram reaktywnie. On chyba będzie fejkował. Tak. I teraz jedziemy, dobra, demo zebrane. Już mam nadzieję, że to trochę... Nie, jakie przyjęcie tragiczne. Przyhamuję jego fejki wszystkie. Dobra, przyjęcie, blok i nie stracimy bramki przynajmniej od razu. Ok, zbierzmy sobie boosta. Wybijamy piłę, spróbujmy go zdemować, nie trafiłem czysto. Wybijmy do boku. Zbierzmy przyspieszenie, dobra, jest dobrze, jest kozacko. I 3-2 dla nas. Nie wiem jak to zadziałało, ale to zadziałało. Co to się stało na replayu, zobaczmy może. No, jakoś randomowo zabrałem boosta przed nim, ale nie mogę narzekać. Dobra, on będzie uderzał, ale weźmy sobie... A, nie uderza jednak. Nie no, widać, że zauważył bardzo dobrze. I zrobił bardzo rozsądnie, wziął sobie piłkę do defensywy. Tutaj powinien... O właśnie, zrespił się boost. I ja go zebrałem, także jest gituwa. Piłka na dół. Fejkujemy Mastiego. Przebijmy piłkę do góry. Przebijmy piłkę znowu do góry. Bumpnijmy dziada. Fejkujemy wszystko, co się da fejkować. I proszę, nie stracimy bramy. Tylko na tym mi zależy. O, no i stracimy bramę 3-3. A spróbujmy może... W sumie nie, dobra, szybki kick-off. O nie, tragicznie wyszedł. Strasznie źle skoczyłem. Ale on to zepsuł, nie trafił. Ale bocik totalny, jeszcze gorszy niż ja. I jeszcze strzelamy na 4-3. No czasami paradoksalnie lepiej coś zepsuć, bo wtedy nieoczekiwanie strzela ci bramkę. Ale z drugiej strony psucie za często to też się nie uśmiecha za bardzo. O nie, jak zespeedrunował, w ogóle nie wiem, moje oko było za wolne na to. Myślałem, że jedzie sobie po boosta i mogę sobie mieć czasu dużo. A no nagle zraszował i tyle po mnie było, tracimy bramę.
Ale się źle czuję teraz. Najbardziej mnie też denerwuje, że on w miarę ogarnia na tych kick-offach, jak nie jadę. Przez co mnie zmusza, żebym jeździł mimo wszystko. I przez co przegrywam kick-offy, bo ma też zwykłe dobre. A ja tutaj nie trafiłem opena. Na szczęście on chyba spowolił lekko i dał się zniszczyć. Dobra, 5-4. Utrzymajmy to prowadzenie i tyle. Może zrobię slowa po prostu. Tylko takiego, wiecie, żeby nie wiedział. Okej. Dobra, kopnijmy sobie do prawej. I na drifcie w lewo. I teraz boomer pod bramkę, to znaczy boomer pod bramkę, co ja gadałem, strzał pod poprzeczkę, o to mi chodziło, ale jest gol. Nie, no idzie bardzo fajnie, znowu nie zepsujmy, znowu on ma piłkę oraz boosta, leci do góry, ale strasznie zły kąt sobie złapał. I to ja, nie, co ja robię, ale jestem błaznem, że to totalnie na jedynkach nie powinienem skakać do tej piłki, tylko poczekać jak on mi już odda ją za friko, na ziemi poczekać. No i nie, no znowu ze wznowienia bramka będzie. Chyba że zdążymy jakimś cudem. Dobra, zdążyłem, bo się za wolno zachował. Z tego nie powinien lecieć. Dobra, leci. O nie, znowu zrobił reseta, ja się nie spodziewałem. Ale powiedzmy, że nie wyszło to aż tak źle jak mogło. Przebijmy piłkę. Dobra, zostawił nam, nie mamy boosta, on nam zostawił czas. Jaki jest piękny człowiek, mamy już boosta. Ale to zwarzywił typek. Nie wiedział, że nie mamy chyba przyspieszenia. Tutaj jeszcze jakby się zrespiła seta, idealnie. I tu już kopnę wysoko, żeby się wywalił. Aj, nie wywalił się, ale zbierzemy mu przyspieszenie. Nie wiem, czemu w ogóle tak na tarczywie komentuje, ale dobra, mniejsza. Dobra, spychajmy się z nim. I do boku, do defensywy. 6 sekund przetrwać, no nie wierzę. Dobra, wywalamy od ścianki. Wywalamy tak. I gościu, wal tą piłę do ziemi, bo nie wytrzymam. Nie no, spadaj, dobra, jest. Wygrane spotkanie numer 2, także bardzo dobry odcinek już jest. A jeszcze jedno spotkanie przed nami. Prawdę mówiąc, trochę nieswoje się czułem w tym Lamborghini, bo ostatnio rzadko grałem hitboxem do minusa. No ale bardzo ładne auto, no i grało się w sumie przyjemnie mimo wszystko. Dobra, losujemy trzeci samochód. Chyba nie pamiętam, co to było, Shikaru? Nie, nie Shikaru, Shikara, o. Albo Chikara, nie wiem jak to się też czyta. No ale takim czymś zagramy trzecie spotkanie. To chyba jest Batmobile. Hitbox, nie pamiętam. Ale na pewno wygląda ciekawie. W sumie te opony pasują do malowania. No i spoko. Ostatni przeciwnik na dziś. I nas challenge'ował tak szybko. W sensie spodziewałem się, ale mimo to nie zareagowałem, bo jestem słaby. Zabieram sobie piłkę do boczku. On znowu challenge'uje od razu. Widać, że przynajmniej na początku będzie to agresywny ziomek. Może to jest ten typek, co na początku spotkania będzie grał mega agresywnie, a potem się zmieni. Albo cały mecz agresywnie, to się zobaczy. Ale my polećmy na jakiegoś aeriala, niech stracę. Dobra, już nie dotykam. Okej, fajnie. Mamy przyspieszenie z Afriko. Zbieramy boosta, zbieramy piłę. Wywalmy mu, nie trafiłem, a szkoda, bo byłaby brama dla nas, a tak to trzeba się bić o to, żeby nie stracić. Nie no, przegrywam wszystko aktualnie. Dobra, wyskoczmy, żeby nam nie strzelił od razu, zabiorę sobie jedną dwunastkę. Tutaj jeszcze mogę zebrać boosta. Strasznie chciałem powiedzieć słaby flick, ale na mnie to działa jak widać. Nie no, okej, nie jedźmy do wznowienia, chociaż on też nie jedzie. To uderzmy w ten sposób i chyba tracimy gola. Nie, nie tracimy jednak. Ja tracę bramę, bo się za bardzo wywaliłem, czy zdążę? Dobra, on spajacował strasznie, zbierzmy przyspieszenie. Okej, zbieramy kolejne przyspieszenie i boosta. Co? Przyspieszenie boosta i piłkę miałem na myśli. I dobra, 1-1, taki mini pinch. Dobra, nadrobiony, ale ten meczek się zaczyna strasznie dziwnie, w sensie psuje wszystko. Dobra, cwaniaku, oddaj strzał. Okej. Dobra, nie ma double toucha. Dobra, ciśniemy na pełny i zbierzmy przyspieszenie i zróbmy może slingshota. W sensie piłkę na sufit. Okej. Okej. Trochę źle podskoczyłem, dlatego już nie kontynuowałem próby bumpa. Ale to powinno być in. Dobra, 2-1 dla nas. Nie no, no dzisiaj czyżby miał być 3-3 wygrane? A tak generalnie też co do odczuć, to oczywiście nie sprawdziłem, ale mam wrażenie, że to jednak nie jest Batmobile, tylko też Dominus, bo czuję się jak w tym, jak w Lamborghini przed chwilą. Bardzo podobny samochód, jeżeli to, no w sensie bardzo podobny, to pewnie mam wrażenie, że to jest to samo. Dobra, nie dajmy się zniszczyć i kopnijmy od razu. Dobra, żeby on musiał jakoś tutaj się fatygować i 3-1, przeciwnik się wylał. No nie wiem, w sensie tak jakbyście też się zastanawiali, dlaczego przeciwnicy się wydają tacy słabsi. Jeżeli wam się wydają, to mam trochę niższą rangę niż zwykle, tam nie jest to dużo niższa, aczkolwiek tak wbrew pozorom na tym wyższym poziomie, w sensie wyższym poziomie, już od Grand Championa to jest niesamowity przeskok pomiędzy każdą rangą, no i zdecydowanie więcej błędów ludzie popełniają w tym filmie. Ja też zresztą popełniam dużo, no bo ostatnio zasługuję na gorszą rangę. Okej, on sobie leci. Ja to wybiję ładnie.
Zbiorę sobie przyspieszenie, nie dam się zniszczyć, on zresztą nie próbuje. On chyba będzie chciał zraszować zaraz, dokładnie. 4-1, wyczuwam rage quit. Tak jakbym miał ocenić jego, co teraz zrobi, to on się podda? Ewentualnie do nas pisze, ale ja mam wyłączony czat, nie dam się sprowokować przez to. Na 90% do nas coś pisał, jestem w sumie przekonany, ale nigdy nie ma pewności 100%. No i git, ja tam nie narzekam. Dobra, podaliśmy mu piłę i tracimy gola. To było tragiczne, no oddałem mu piłę za friko. Ale mniejsza, bo to jest testowanie losowych aut, to znaczy granie losowymi bardziej niż testów. W sumie nie wiem, jak traktować odcinki, czy tak progres ligowo, czy tak randomowo, ciężko powiedzieć. Ale dobra, można znowu nie pojechać do wznowienia, on sobie kopnął i trafił w bramkę, co jest złym momentem dla nas, bo 4-3 po takim wznowieniu. No nie podoba mi się to, spróbujmy zrobić slowa w takim razie. Oj kurde, nie no, jakby jak po wznowieniach tak szybko stracimy przewagę całą. W sensie już straciłem przewagę, ale byłbym bardzo smutny, ale... Ale dobra. Mamy piłę, mamy boosta. On jest tutaj, nie wiem czemu wydawało mi się, że w bramkę wjechał. Okej, nie zabrał nam przyspieszenia na szczęście. A ja to zdążę jeszcze obronić, zbierzmy przyspieszenie. Jak to się uda, to szybko strzelę. Okej, zniszczony przynajmniej, trochę tam nie miał pełnej prędkości, ja podboostowałem. No i my mamy tak naprawdę bramkę za darmo dzięki temu. I okej, a zróbmy coś niepozornego, to znaczy, nie no, ja każdy moje, no generalnie ja mam bardzo słabe wznowienie jak na moją rangę, to też, no pewnie każdy zauważył. Przez co robię cały czas jakieś kombinacje, ale to w sumie finalnie nie wychodzi tak tragicznie. Na raz, albo fake na raz, jeszcze raz fake. I nie trafienie w piłkę? Nie no, masakra. To jak gram w defensywie, to jest, no, woła o pomstwę do nieba. Natomiast po co defensywa, jak ma się taką ofensywę? Nie no, proszę, nie straćmy. Dobra, wyskoczę, kopnę to tam i tracimy bramkę za 3 sekundy jakieś. Dobra, on nie ma jak z nas przyjść dołem. Dlatego przejdzie nas górą, bo za wcześnie wyskoczyłem i już spanikowałem. Nie no, dogrywka dla widzów. Generalnie no chciałem emocji trochę, bo była nuda w tym odcinku, muszę przyznać. Kappa. No a kto nie lubi oglądać, jak Edek wygrywa w dogrywce po wznowieniu. Po tym, jak zrobił wolny kick-off. Nie no, niesamowite, co to się stało. Ziomek pewnie cały ekipi zdenerwowany. Jeszcze coś takiego się stało do zakończenia. Nie no, jak dla mnie odcinek idealny. Może poziomu za wysokiego nie było z mojej strony. W sensie na pewno bardzo dużo błędów. Ale 3-3 wygrane, to co ja mam tutaj w ogóle narzekać? Zobaczmy, jak to ranga. O, awans do dywizji trzeciej. Gituwa. No i co? Ja jeszcze na zakończenie chciałbym wam podziękować za oglądanie. Pamiętajcie o sobie i lajku. Miłego dnia. Elo, elo.